Mnie czasami pytają też znajomi o to, którą kartę kredytową naszego banku mogłabym polecić. I ja powiem Wam szczerze, że tych benefitów jest tak bardzo dużo, że ciężko mi je wszystkie spamiętać. Dlatego super, że mamy dzisiaj takiego eksperta jak Roberta, który nam dokładnie powie, dlaczego warto tę kartę zabierać też przede wszystkim w podróż. Bo dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego warto spakować tę kartę w i dalekie i bliskie podróże. Jasne, no jeżeli chodzi o naszą kartę Mastercard Platinum, to ona jest tak naprawdę produktem skrojonym e, dla osób podróżujących, aktywnych, uprawiających sporty, zarówno w kraju, jak i za granicą. E, jeżeli chodzi o takie już bardzo szczegóły dotyczące samego, samego produktu, to można je podzielić na dwa takie obszary. E, związane, pierwszy obszar to jest związany z oszczędnościami, z ograniczeniem kosztów e, związanych z podróżami, a drugi to są usługi, benefity, które też pomagają nam w organizacji tych podróży. Jeżeli chodzi o ten pierwszy obszar, to przede wszystkim brak prowizji za przewalutowanie transakcji zagranicznych. Niezależnie, gdzie wjeżdżamy, do jakiego kraju możemy zapłacić kartą kredytową i bank nie naliczy dodatkowej prowizji za, za tę transakcję. Po prostu zostanie ona przewalutowana i klient zostanie obciążony tylko kwotą dokonanej transakcji. Druga opcja, czy druga, drugi element to są wypłaty gotówki bez, bez, prowizji, bez prowizji branku za granicą. Czasami są takie sytuacje, że jesteśmy na wycieczce. I mamy tak pomysł, że może warto skorzystać z jakiejś wycieczki fakultatywnej, która organizuje lokalny taki tour operator, ale okazuje się, że on tylko przyjmuje pieniądze w gotówce, po prostu, tak? No i chcemy z niej skorzystać, musimy tą gotówkę wypłacić. No i w tym momencie, jeżeli wypłacimy z karty kredytowej, bank też nie naliczy żadnej dodatkowej, dodatkowej prowizji za tą, za tą transakcję. No i ostatni element związany z ograniczeniami kosztów, czy z oszczędnościami tak naprawdę, to możliwość zarówno przy płatnościach, czyli transakcja bezgotówkowych, jak i wypłata gotówkich, możliwości skorzystania z okresu bezodsetkowego, tak zwanego darmowego kredytu. Trudne czyli... słowo, ważne tak, słowo. Tak, właśnie tutaj, <laughs> dlatego warto podkreślić, okres bezodsetkowy. Zasada jest dosyć bardzo prosta. Jeżeli spłacimy całe zadłużenia otrzymanego na zestawieniu transakcji, bank nie naliczy dodatkowych odsetek, czy w ogóle nie naliczy odsetek. Także to jest ta część związana z ograniczeniami kosztów czy z oszczędnościami, ale jest też ta, 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 grupa usług dodatkowych i benefitów. Przede wszystkim ubezpieczenie nasze podróżne, tak, które, o którym dzisiaj będziemy tutaj rozmawiali i, i szczegółowo, szczegółowo je omówimy. Również drugim elementem, czy drugim, drugą usługą dodatkową są, jest program Mastercard bezcenny Chile. Program lojalnościowy, czyli zbieramy punkty za transakcje. Dokonywane, dokonywane oczywiście kartą. Punkty możemy wymieniać na, na nagrody, ale również jest taka sekcja jak podróże za, podróże za punkty. I tutaj e, chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że punkty możemy wymienić na bilety lotnicze, możemy zarezerwować hotel, albo na przykład wynająć samochód. Także to, co zbie, zebraliśmy, te punkty, możemy je też tutaj w obszarze naszego podróżowania, naszych, na, naszego spędzania wolnego czasu też wykorzystać za gospodarów. I ostatnim elementem jest usługa concierge, czyli tak naprawdę dostępna 24 godziny przez cały tydzień. Ona polega na wsparciu, między innymi na wsparciu w czasie, w czasie podróży czy w organizacji wyjazdu. Takim konkretnym przykładem może być np. rezerwacja jakiegoś stoliku, a może nawet sprawdzenie jakiegoś połączenia. Tak, jesteśmy np. za granicą i chcemy, chcemy sprawdzić, jakie są połączenia między nimi, przykład Rzymem a albo może Mediolanem, i zawsze możemy zadzwonić, zawsze możemy zapytać. Jak, jak możemy dojechać, o której są połączenia np. kolejowe, a może samolotowe? Także to Super. pytanie możemy zadać.